za Zabraknie prądu, gazu i węgla, nie będzie reglamentacji sekretarz generalny PiS, nie będzie reglamentacji prądu czy gazu. Choć premier rządu nakazał dwóm państwowym spółkom interwencyjny zakup węgla przed zimą, nie powinniśmy się bać kryzysu w zaopatrzeniu w energię. Tak przynajmniej wynika z zapewnień sekretarza generalnego PiS, Krzysztofa Sobolewskiego. Sobolewski stwierdził: Nie ma obawy, że będzie reglamentacja prądu czy gazu. Krzysztof Sobolewski: W przypadku gazu mamy zabezpieczone zapasy, które w zupełności wystarczą na pokrycie krajowego zapotrzebowania, i nie ma obawy o jego reglamentację i ograniczanie dostaw. Nie ma w tej chwili obawy, że będzie reglamentacja prądu czy gazu. Nie sądzę, abyśmy w tej chwili byli na takim etapie, że trzeba społeczeństwo przygotować na czarne scenariusze. Robimy wszystko, aby do tego nie dopuścić, zapewnił w piątek sekretarz generalny Pis Krzysztof Sobolewski. Interwencyjny zakup węgla Sobolewski pytany był w piątek w TVP1, czy w związku z tym, że premier nakazał dwóm państwowym spółkom interwencyjny zakup 4,5 milionów ton węgla na zimę, szykują się problemy w dostawach węgla i gazu. Wchodzi w życie ustawa, którą podpisał pan prezydent o wsparciu dla osób, które korzystają z węgla. Będzie to dopłata dla koncesjonowanych pośredników do tony około 1070 zł, czyli cena tony węgla dla indywidualnych osób nie powinna przekraczać 966 zł. Z moich informacji wynika, że nie powinniśmy mieć obaw o to, czy wystarczy węgla na zimę, podkreślił polityk PiS. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę, która ustala maksymalną cenę tony węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na poziomie 996,60 zł. Węgiel musimy sprowadzać z zagranicy. Jedna rzecz jest ważna: jeśli w sierpniu wszyscy będą chcieli zaopatrzyć się w węgiel, to oczywiście może być w tym momencie problem, by wszyscy mogli go kupić tyle, ile będą chcieli. Nie będzie reglamentacji, natomiast będzie problem, bo w tej chwili węgiel musimy sprowadzać z zagranicy. Zwiększamy wydobycie. Krajowe wydobycie jest za małe na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Już wrzesień, październik będzie możliwość zakupu. Nie będzie obawy o to, że będzie brakować węgla, zaznaczył Sobolewski. Zapewniła również, że w przypadku gazu mamy zabezpieczone zapasy, które w zupełności wystarczą na pokrycie krajowego zapotrzebowania i nie ma obawy o jego reglamentację i ograniczanie dostaw, stwierdził. Kończy się budowa Baltic Pipe Gazociąg mający dostarczać do Polski gaz ze złóż w Norwegii. Pap. Uniezależniliśmy się całkowicie od Rosji pod względem gazu, dodał Sobolewski. Zaniedbania w zaopatrzeniu w węgiel? Polityk PiS pytany był również o to, czy nie doszło do zaniedbań, jeśli chodzi o zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel na zimę. To nie chodzi o zaniedbanie. 24 luty tłumaczy wszystko. Wybuch wojny, agresja Rosji na Ukrainę spowodowała gigantyczne perturbacje na rynku surowców energetycznych perturbacje w gospodarce, które przełożyły się na sytuację ekonomiczną i gospodarczą Polski, Europy i świata. To nie jest kwestią jakichkolwiek zaniedbań, ale tego, że ta wojna cały czas się toczy, dodał. Jedno chcę zastrzec: nie ma w tej chwili obawy, że będzie reglamentacja prądu czy gazu. Nie sądzę, abyśmy w tej chwili byli na takim etapie, że trzeba społeczeństwo przygotować na czarne scenariusze. Robimy wszystko, aby do tego nie dopuścić, zaznaczył Sobolewski.